Stało się, zgodnie z oczekiwaniami mamy dziś ogłoszenie składów Williamsa, tylko wcześniej niż nawet się spodziewałem. Myślałem, że to będzie go o 4:05, no i to co sugerowałem parę chwil temu, dokładnie się wydarzyło. No po pierwsze potwierdzenie składu Sirotkin, Lance Stroll i tutaj bardzo ciekawe słowa Claire Williams, że jakby wzięliśmy swój czas, tak, nie spieszyliśmy się ze zbadaniem wszystkich dostępnych opcji i jestem przekonana, że Lance i Siergiej mogą dostarczyć najlepszych wyników naszemu zespołowi. Jestem przekonany, że nie osobiście, ale to przyszły rok pokaże, ten sezon nadchodzący pokaże. Niemożliwe jest, żeby dwóch kierowców w takim wieku, choćby nie wiem jak zdolny był Siergiej, od razu wyciągnęło optimum z tego samochodu i to nawet tam w kwalifikacjach, no to powiedzmy, że jeszcze Siergiej jest w stanie pewnie wykręcić dobre kółko, ale całe kwestie pracy nad samochodem, przygotowywanie auta, rozwijanie auta, to są to rzeczy, do których ani Lance Stroll, ani Siergiej Sirotkin nie mają żadnego przygotowania, bo ten jeden sezon Strolla to nic nie znaczy. No, po prostu obstawiają kierowców, którzy przynoszą pieniądze, tak? Natomiast czytając dalej, filozofią Williamsa zawsze było promowanie i rozwój młodych talentów i Siergiej doskonale się w to wpisuje. Czytamy w kolejnej wypowiedzi Claire Williams. Okej, zobaczymy. Ciekawe, jak się wpisuje filozofia zdobywania punktów. Moim zdaniem będzie ciężko. Jest dalej odniesienie do tego, jak dobrze się spisał w testach Siergiej i tu akurat pełna racja. Co prawda jeszcze raz podkreślę, w same czasy wyjęte z kontekstu absolutnie bym nie wierzył. W interesie Williamsa było od początku sprawienie, że Siergiej wypadnie dobrze, jeśli chodzi o sam czas okrążenia. Tylko po to, żeby nie stracić go sponsorów i w zależności od tego, co wykażą dane, albo go promować faktycznie na ten fotel, na który wszedł, albo przekonywać ich, że nadaje się na trzeciego kierowcę i żeby zostawili trochę tam żetona i potem może awansować w wyścigu. Tak więc od początku było to grane, natomiast to jak mówię, nie same czasy okrążeń, nie sam stoper pokazał tylko po jednym czasie, jak dobrze spisał się Siergiej, tylko ta seria kółek, o których mówiłem w śladnik jeszcze na pierwszym vlogu, czyli to, żeby ustępować tak równo, tak dobrym tempem i trzymać cały czas na stoperze bardzo podobne cyferki. To był ten element, który pokazał Williamsowi, że Siergiej niesie dużo nadziei. Natomiast Siergiej jest też takim kierowcą, który mógł zostać mistrzem Formuły 2, a nie został, czy tam GP2, serii niższej, a nie został ze względu na własne błędy. No i jest kierowcą takim, faktycznie z dużym potencjałem, ale kierowcą na pewno nie jest to kierowca w pokroju Roberta Kubicy. Co z Robertem? No już pisze o tym Motorsport, co też już sugerowałem trochę wcześniej, że Robert faktycznie zostanie trzecim kierowcą, kierowcą rozwojowym, kierowcą, który ma pomagać młodym kierowcom, ma pomagać w rozwoju samochodu, kierowcą, który będzie jeździł w piątkowych treningach. Jest takie spojrzenie niektórych fanów, że będzie po prostu odwalał czarną robotę. Nie, to nie tak. To jest bardzo fajna opcja. Wiadomo, że apetyty były większe, ale moim zdaniem wręcz zbyt duże. Trochę poleciliśmy na fantazji, bo Robert, jak to Robert, zamiast pojechać na jeden pierwszy test i tam się przejechać tym Renault, pokazał na pierwszym teście, że jeśli chodzi o starsze samochody, ma z miejsca to tempo i czucie, które miał wcześniej. No jeśli chodzi o nowe samochody, no to oczywiście tymi samochodami trzeba jeszcze, jak każdy inny kierowca, no trzeba trochę pojeździć, żeby wyciągnąć ostateczną prędkość. Moim zdaniem, nie tylko moim, Maria Izola też to podkreślał, spisał się Robert bardzo dobrze, a żeby wyciągnąć to ostatnie części sekundy, no po prostu trzeba czasu, tyle ile potrzebowali inni kierowcy, tak, żeby wejść na taki top performance, a już szczególnie, kiedy ma się 6 lat przerwy w życiorysie. No i teraz, jeżeli nie można jeździć od razu w pierwszym samochodzie, czy w drugim, czy to Renault, czy Williamsa, no to opcja zaczepienia się w Formule 1 na pozycji tego kierowcy rozwojowego, który pomaga młodym i który jeździ w piątkowych treningach, być może jeszcze w innych, być może jeszcze w symulatorze. Tak sądzę, że tak to będzie wyglądało, to będą prace rozwojowe z tego, co pisze Motorsport. No to w tym momencie jest to opcja bardzo, bardzo dobra, dlatego że daje Robertowi zaczepienie Formuły 1, daje taki punkt, pojawienie się, jeszcze raz podkreślam, jego przez 6 lat nie było w obiegu. Po prostu nagle bum, wszedł znikąd, pojawił się na rynku transferowym, na którym przecież cały czas on jest aktywny, on żyje tam cały czas, menedżerowie różnych kierowców zabiegają tak o te miejsca, cały czas toczą się rozmowy ze sponsorami potencjalnymi, no i pojawienie się tak znikąd nagle
i przejechanie 6 testów i znalezienie się w ogóle na liście ekipy fabrycznej Renault, a potem Williamsa jako potencjalny kandydat do startów, to już było bardzo, bardzo dużo. Natomiast taką opcją cały czas wydaje mi się naprawdę dobrą i spokojniejszą i bardziej jakąś taką normalną, a nie jakąś niewiarygodną, jest to, żeby faktycznie najpierw zaczepić się bardziej w takiej roli, powiedzmy trochę bardziej w cieniu, natomiast cały czas to jest, jest to dobry punkt, żeby cały czas funkcjonować na rynku już na dobre Formuły 1, żeby po prostu zwiększać swoje doświadczenie. No i tak, żeby wszyscy wiedzieli, że halo, znowu tutaj jestem, tak? I jest to jakby opcja tego trzeciego kierowcy, tak to nazwijmy, kierowcy wspomagającego, kierowcy, który będzie jeździł w piątkę treningach. No i jest to opcja, która po prostu pozwala szukać możliwości nie tylko w Williamsie, która może się pojawić, na przykład jak Stroll odejdzie do Force India, jeżeli papa Stroll faktycznie kupi Force India, albo jak się wydarzą inne rzeczy, tak, i czy przelewy nie będą docierały, wtedy automatycznie jesteś na tym miejscu już gotowy do awansu, żeby pomóc Williamsowi. A moim zdaniem będzie taki problem, bo miał Williams, że będą mieli za mało punktów w pewnym sezonie, zdadzą sobie sprawę, że nie wypełniają tego potencjału, jeśli chodzi o zdobywane punkty. No to wtedy jesteś na tym najlepszym miejscu, ale ponadto nie jesteś przywiązany tylko do Williamsa, moim zdaniem, chyba że masz gwarancję, że pojedziesz w jakimś momencie wyścig, może w przyszłym roku, no to nie jesteś związany i cały czas możesz jeszcze rozmawiać i rozważać propozycje i opcje od innych ekip, tak więc... No wiadomo, apetyty były większe, no bo Robert nas przyzwyczaił do tego, że zawsze robili 110% tego, co się powinno oczekiwać, natomiast były wygórowane. Wydaje mi się, że taki krok na tej drodze do ewentualnego comebacku, za co trzymamy kciuki, w postaci tej roli trzeciego kierowcy jest bardzo, bardzo dobre. Co do Williamsa i jego wyboru, no moim zdaniem, nie wiem, czy im się to skalkuluje, jeśli chodzi o przychód, jaki da zatrudnienie Sirotkina, no bo moim zdaniem to będzie kosztowało pozycję dwie, może trzy, klasyfikacji konstruktorów, ale to dopiero pokaże czas. Na razie, no pomyślnie tak, ta historia się nie kończy, to może nie ciągle trwa, ono się może ciągle spełnić, więc po prostu tak, teraz cieszmy się z tego, co już zaszło, naprawdę doszło do rzeczy, których kilka lat temu nikt by sobie nie wyobraził i trzymamy kciuki, że będzie się dalej rozwijało w naszym kierunku, tak więc nie ma co urodzić, naprawdę jest mega okej, głowy do góry i czekamy na te wjazdy piątkowe i na to, jak sytuacja rozwinie się dalej.